Szczerze mówiąc, nigdy nie wierzyłam w to, nigdy, przenigdy. I dlatego już nie będę używać słowa nigdy, że polubię remonty. Wydawało mi się, że to jest katorżnicza praca, a tak naprawdę to jest fantastyczna robota, oczywiście pod warunkiem, że trafi się na fachowców, takich jak tu w Castoramie. Jeżeli oglądaliście poprzednie odcinki, to wiecie, że zmierzyłam się z mierzeniem szafek kuchennych, wybierałam już podłogę zarówno do przedpokoju, jak i do kuchni. No a dziś zamarzyłam, aby wybrać sobie tę jedną, jedyną, w której spędzać będę wiele czasu. Mowa oczywiście o kabinie prysznicowej. Zapraszam. Panie Bartku, jestem tym szczęśliwym człowiekiem, który właśnie jest na etapie robienia remontu i teraz postanowiłam zabrać się za to, co jest chyba dla każdej kobiety najważniejsze, czyli za łazienkę. I tę łazienkę chciałabym rozpocząć od takiej małej przebieżki po kabinach prysznicowych albo wannach. Co pan doradza? Z tego, co mi się wydaje i zaobserwowałem do tej pory, wanny są dla ludzi wygodnych, którzy mają dużo czasu, lubią się wygrzewać w ciepłej wodzie. No a jeżeli chodzi o kabinki, to proponowałbym dla ludzi, którzy bardzo dynamicznie przemieszczają się dużo, szybko, muszą się zbierać do pracy rano, czyli szybka kąpiel, szybki prysznic. Także tu musi pani zdecydować, do której grupy pani należy tak naprawdę. No, zależy jaki dzień tygodnia, prawda? Bo wiadomo, że w ciągu tygodnia bardziej się spieszymy, a weekendy trochę mniej. Okej, okay, ale czy jest taka możliwość, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym? To znaczy, żeby mieć coś na kształt wanny, ale też jednocześnie, żeby było to prysznicem. Zdecydowanie tak. Jest takie rozwiązanie, są tak zwane parawany, czyli do wanny możemy zastosować parawan. Do takiej na przykład jak tam, bo tu mamy jakąś wannę, prawda? No o, ależ to pięknie. No właśnie, taka malutka, prawie taka malutka jak moja, a proszę, jaka funkcjonalna. Zdecydowanie, do takiej wanny możemy zastosować parawan szklany, składany na ścianę, czyli on nam nie będzie przeszkadzał. Możemy go rozwinąć, nie będzie chlapało, lub troszkę tańsze rozwiązanie, czyli parawan z tworzywa. Lub jeszcze inne rozwiązanie, jeżeli mamy tutaj dwie ścianki, to możemy pomiędzy ściankę zastosować drążek rozporowy i do tego firaneczkę. Mhm, ale jednak wanna zajmuje sporo miejsca. Wanna zdecydowanie, tak naprawdę, żeby jakoś komfortowo się czuć w takiej wannie, no, musielibyśmy mieć minimum 140 wannikę, czyli ona nie zawsze zmieści się do każdej łazienki. Takim większym rodzikiem się staje, trochę dokładnie wyższym, tak, bo to jest jednak maleńka. No dobra. To ja myślę, że chyba jednak kabina. Które z tych kabin są według pana najlepsze, najbardziej funkcjonalne i uwaga, najłatwiejsze w użytkowaniu, czyli w czyszczeniu? Które z tych kabin czyści się najlepiej? Bo wiem, że zawsze jest problem strony, z szybami. Tak, z tej strony mamy w zasadzie same kabinki, takie można powiedzieć do mniejszych mieszkań, do mniejszych łazienek. Są ze szkła 5-milimetrowego zrobione, troszkę takie bardziej ekonomiczne rozwiązania, natomiast z drugiej strony, jeżeli byśmy przeszli, lub tutaj mogę pokazać, jest jedna kabina z serii Beloya, która jest zrobiona ze szkła grubego, 8-milimetrowego. Może być z dekorem lustrzanym, może być całkowicie przeźroczysty. Czy to jest, że tak powiem, dodatkową zaletą tych kabin z serii Beloya jest łatwość czyszczenia, czyli mamy tutaj... No właśnie, tutaj, co to jest? Chodzi głównie o powłokę, tak zwaną antikalk, czyli jest to powłoka, która chroni szybę przed osadami wapiennymi, czyli tak naprawdę jak woda nam chlapie, to ona spływa, nie osadza się i nie ma potem tego osadu, także bardzo łatwo się je czyści. Ale oczywiście są specjalne środki chemiczne, dzięki którym możemy łatwo utrzymać łazienkę w czystości. Czy u was również do kupienia? Możemy, można również każdą szybę zaimpregnować specjalnym preparatem. No ta jest piękna, ale ta jest dosyć duża. Aha, to jest duża. Zdecydowanie. No to coś mniejszego jednak, bo to mi się nie zmieści. Musielibyśmy przejść na drugą stronę. Dobra, lub wybrać coś z serii Onega. Do bardzo małych łazienek, gdzie musielibyśmy zmieścić się pomiędzy dwie ścianki, proponowałbym takie rozwiązanie. Tutaj jest o tyle fajnie to rozwiązane, że nie otwiera nam się kabina na zewnątrz, czyli nie zajmuje miejsca, jeżeli mamy mało miejsca, tylko
składamy ją na ścianę. Okej. No to jest faktycznie bardzo funkcjonalne, szczególnie tak jak Pan mówi, w bardzo małych łazienkach. A jeszcze coś? Standardowa kabinka narożnikowa. Tego typu. To akurat jest 80 albo nawet 70. Dokładnie, to jest 70, czyli tak naprawdę ciężko jest czasami nawet wejść do takiej malutkiej kabiny, ale czasami nie mamy wyjścia żadnego, więc. Dokładnie tak. Takie zastosowanie również. Wszystko tutaj zależy od metrażu, posiadamy, prawda? Idziemy dalej, idziemy do kolejnej alejki. O, tu też mamy pana. Z tej strony natomiast są już te kabiny z serii Beloya, tak jak mówiłem. Czyli wszystkie są z tego grubego szkła 8 mm. Grube profile, ładnie wyglądają. Tutaj też jest malucieńka taka, dosłownie 70, tylko że drzwi otwierają się standardowo na zewnątrz, a nie do środka, tak jak to. Chociaż do środka możemy je też zrobić. O! A to jest spotykane, żeby dwie strony. Tu standardowa kabina, tu jest to podobne rozwiązanie. Ta też jest bardzo ładna, ale otwiera się chyba tylko do środka. Tak, znaczy na zewnątrz. Przepraszam. Trójdzielne drzwi mamy też tutaj, także. Czy półokrągłe kabiny faktycznie jakby zostawiają więcej miejsca, czy to jest tylko złudzenie? No raczej nie. Powiedziałbym bardziej, że prostokątna, kwadratowa. Jak wejdziemy do takiej kabiny, to wiem, że tutaj mamy ograniczone troszeczkę miejsce. Jeżeli jest prostokątna, to jednak mamy w tym miejscu większe pole manewru, także jeżeli wybieramy małą 80 lub 90, proponowałbym prostokątną zdecydowanie. Sama kabina to oczywiście nie wszystko, bo sama kabina, rozumiem, to są ścianki. Co z brodzikami? Czy wszystkie te kabiny, które macie w asortymencie, są dostępne z brodzikami? Do wszystkich tych rozwiązań posiadamy, możemy dobrać brodzik bez żadnego problemu, tak? Czyli jeżeli chodzi o brodziki, to do tych kabin są raczej niskie brodziki, czyli maksymalnie 15 cm lub całkowicie takie, które możemy położyć na posadzkę, ale wtedy już mamy duże ograniczenie, jeśli chodzi o odpływ, czyli syfony. Także to tak naprawdę tylko i wyłącznie w domkach jednorodzinnych lub w miejscach, gdzie możemy faktycznie wkuwać się w posadzkę. Czy to jest tak, że jeżeli ten brodzik pasuje do tej kabiny, to żaden inny nie będzie pasował? Chodzi mi o wysokość chociażby. Nie, nie, tak, jest są wyższe, z każdego rozmiaru praktycznie mamy 2-3 rodzaje dostępne brodzików. Które są najpopularniejsze? Akrylowe oczywiście, tego typu, tak jak tutaj prostokątnie mamy z firmy tutaj naszej rodzimej. Bardzo dobrze się sprawdzają, nie pękają. One najczęściej są wybierane. To jest taka pośrednie rozwiązanie, jeśli chodzi o ocenę. Jasne. A głębokość brodzika? Tutaj wszystkie są tak naprawdę płaskie. Są takie, które, bo rozumiem, że są takie do wysokości, nie wiem, tam 20-30 cm. Do tych kabin nie posiadamy wysokich brodzików, takich, do których moglibyśmy napuścić wodę. Rozumiem. Tutaj musielibyśmy już przejść do kolejnych kabin. Takie ekskluzywne widzę przed nami. Aha. To są kabinki, które mają w zestawie już brodzik. Jeżeli ktoś lubi pomoczyć sobie nogi czasami, czy potrzebuje coś przeprać, to takie rozwiązanie jest dla takich osób właśnie. Tutaj również mamy bardzo dobry dostęp. Zamknąć się i pomedytować. Dostęp do syfonu, czyli jeżeli coś by się tam w przyszłości działo, no to możemy sobie odpiąć przedni panel i nie ma problemu, żeby coś zmodyfikować. A to cudo. To są tak zwane kabiny wolno stojące. Czyli możemy dowolnie jeżeli postawić mamy, w każdym miejscu. Dokładnie, w nie mamy płytek na przykład z tyłu, to możemy ją tam wsunąć i nie widać, że nie ma płytek. Jasne. Tak naprawdę. Czyli ona jest zabudowana z każdej strony, mamy daszek. Może stać na środku łazienki, jeżeli ktoś sobie życzy. W zasadzie, prawda? Tak, chociaż tutaj z drugiej strony może to nie wygląda jakoś bardzo atrakcyjnie, bo tam wszystkie przewody będzie widać. To można czymś pomalować, zasłonić zawsze. No tak. Aha, faktycznie. A proszę mi powiedzieć, do czego jest ten panel? Na tym panelu możemy sobie zaświecić światełko, możemy puścić muzyczkę, możemy podłączyć nawet telefon stacjonarny. Stacjonarny telefon? Dokładnie tak. Naprawdę? One mają taką funkcję. Ale jak to działa, że co? Że wciskam pstryczek elektryczek dokładnie i rozmawiam sobie z kimś, tak? Jeżeli ktoś dzwoni, to możemy odbierać na tej zasadzie. Fantastycznie. Na pewno ten ktoś po drugiej stronie byłby ciekaw, jak brzmimy pod prysznicem. Zaletą jeszcze jest to, że faktycznie mamy daszek, czyli jak się zamkniemy, to mamy ciepło. Okej, czy to jest taka najbardziej ekskluzywna z tych, które posiadacie? Na ten moment nie, chyba ta. Na tą chwilę to jest to, od czego zaczynaliśmy, czyli tak naprawdę kabina
wannokabina, możemy tak powiedzieć. Czyli połączenie wanny z kabiną, możemy troszkę się wygrzać, poleżeć. No to jest cudo. Dodatkowo natryski. Czy to musi być podłączone do czegoś więcej niż te takie zwykłe rury, które mamy w łazience? Nie, zwykła woda z sieci z ciśnieniem standardowym tutaj nam wystarczy. I nic więcej nam nie potrzeba do szczęścia. No rozumiem, że prąd jakiś musimy gdzieś dokładnie podłączyć, tak, bo to jest sterownik tak samo jak tam. Leży dotykowy. No. Mężczyźni przeważnie używają deszczownicy, kobiety raczej rzadziej, bo włosów codziennie raczej nie moczą, także jest też słuchaweczka, mamy przełącznik funkcji, możemy przełączać pomiędzy deszczownicą, pomiędzy słuchawką i tymi natryskami tutaj na plecki. No i dodatkowo jeszcze mamy masażer do stóp. No muszę powiedzieć, że zakochałam się w tej kabinie, ale obawiam się, że niestety nie zmieni się ona, znaczy nie zmieści się ona w mojej 150 cm. No właśnie, w mojej przepięknej małej łazience. Chyba że przekuje się do kuchni, ale wtedy znowu będę musiała zmieniać te szafki, które kupiłam 2 tygodnie temu czy 3 tygodnie temu, także nie. Kochana, musisz poczekać, aż zmienię mieszkanie, tak? Jeżeli wanna, to jeszcze tutaj mamy rozwiązanie typu. Aha, to jest parawany, to, o których mówiłem na początku. I te parawany różnie się składają, tak? One mogą być w ten sposób? Dokładnie, okay. Możemy je złożyć na ścianę. Fantastyczne. Dobrze, to jeszcze powiedzmy tylko, bo oczywiście do takiej wanny, czy też do kabiny prysznicowej będzie potrzebna mi bateria. Jakie znajdę u Was? Do kabiny, tak? Mówimy w tej chwili. Zestawy natryskowe zapraszam tutaj. Bo kabina kabiną, a resztę domontuję sobie. Zestawy natryskowe dodatkowo z deszczownicami, do których dodatkowo musimy dokupić baterię natryskową. Tutaj dokładnie to samo, zwykłe sławki prysznicowe na drążku. No, sporo tego. Zestawy podtynkowe, czyli takie, gdzie wszystko, praktycznie mężyki, wszystko chowamy. Przewody to już za ścianę, dokładnie. I mamy ładnie efekt taki, że wystaje ze ściany po prostu deszczownica, bateria do obsługi. A jak obsługuje się to cudo? Co to jest? Przełączniczki wszystkie są. Rozumiem, to jest deszczownica, a tu mamy... Tu mamy natryski z przodu, z przodu, tak? Z tyłu, zależy, jak stoi. Tego typu. Tutaj mamy sterowanie, czyli przełączanie również pomiędzy wszystkimi funkcjami i bateria do regulacji strumienia. I taki panel mogę też sobie zamontować w jakiejkolwiek kabinie? Zdecydowanie tak. Okay. No, możliwość, jeżeli mamy możliwości, na ścianie faktycznie, żeby ją zamontować. A na tym plastiku w kabinie? Na plastiku nie. Trochę gorzej. Nie, okay. To musi być zamontowane na stabilnej ścianie. Tam z tyłu też będziemy mieli schowane przewody. Ostatnie rozwiązanie, prostsze... tutaj słuchawka z baterią w zestawie, słuchawka z baterią i deszczownica. Baterie z reguły termostatyczne, czyli takie, które same sobie regulują temperaturę wody. Ustawiamy 45 stopni, ona będzie starała się te 45 stopni utrzymać cały czas. Okej, okay. Czyli mądre. Super, nie muszę cały czas kręcić i dogrzewać sobie wodę, tak? Dokładnie po tak. Prostu. Nie do wszystkich źródeł ciepłej wody to się nadaje, to też trzeba zwrócić na to uwagę, jak ktoś ma starą termę gazową, czy dużą odległość ciepłej wody od źródła, niekoniecznie można to zastosować. Nie będzie to po prostu działało tak, jak należy. Rozumiem, czyli to tylko w sytuacji, kiedy mamy na woda przykład... z sieci ciepła. Rozumiem, jasne. No, nie ma problemu. Musi być odpowiednie ciśnienie. Okej, okay, no to cóż, panie Bartku, ja mogę tylko powiedzieć na ten moment, że dziękuję i teraz pewnie zajmie mi jakieś 2 godziny brylowanie tutaj między półkami w tych 2 alejkach i odnajdywanie tego, co tak naprawdę chcę kupić. Jaki jest czas realizacji? Czy kupuję i od razu wywożę? Jeżeli chodzi o te wszystkie zestawy, które w tej chwili posiadamy, kabin, nie ma problemu, mamy dostępne w zasadzie od ręki. Bardzo rzadko się zdarza, żeby któraś kabina zeszła nam ze stanu. Natomiast zdarzają się takie sytuacje, ponieważ czasami klient kupuje 3, 4, 5 naraz, no, jakąś inwestycję prowadzi. Ale 2-3 razy w tygodniu mamy dostawy tych kabin z naszego magazynu centralnego, nie będzie z tym problemu. Genialnie. Dowozicie? Dowozimy. Super, to nie pozostaje mi nic innego jak wybrać i pójść do kasy. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. No co, to ja Państwu już podziękuję, a sama będę marzyć i wybierać. A my zobaczymy się oczywiście w kolejnym odcinku Zrób to sama.